Cześć wszystkim, hej, witajcie, tu Weronika Broiło. Witam Was na kanale All Things Style. W dzisiejszym filmiku troszkę zaczerpnę tematu białych butów. Widziałam, że wiele z Was w komentarzach pisało, że to nie jest but, po który sięgacie zazwyczaj, a wręcz nie do końca się przekonałyście do tego obuwia. Być może niektóre z Was posiadają białe buty, kozaki lub klapki na obcasie lub sandałki na obcasie w tym kolorze, ale ja wiem, że może to być tak, że rzadziej nosimy tego rodzaju buty. A to wcale tak nie musi być. Chciałabym dzisiejszym filmikiem Was przekonać do tego, że białe buty mogą być tak samo praktyczne jak czarne. I nie mówię tutaj stricte o takich sniksach, czy tak potocznie mówiąc, na sportowe buty, więc tutaj o sportowych za bardzo nie będziemy mówić, bo ja sama mam bardzo małą selekcję sportowych butów, nie noszę aż tak. Mam szare New Balance na przykład, mam beżowy Yeezy Adidas, ale nie noszę zbytnio takich stricte białych trampek, więc tutaj jakby nie zaczerpniemy tematu pod względem aktywnego obuwia, że tak powiem, ale bardziej właśnie takich codziennych i też eleganckich form. Jak to wtopić w nasz styl, abyśmy się czuły komfortowo i odejść od takiej mentalności, że białe buty są tandetne. Chciałabym z tym zawalczyć, bo dla tych, co oglądają moje filmiki od dawna, wiecie, że to jest coś, co się przewija w moich stylizacjach od pierwszego filmiku. Dla mnie białe buty są czymś takim, powiedziałabym, nieodzownym w szafie. Tak samo jak właśnie czarne, czy brązowe, czy szare, takie neutralne barwy, biel musi się znajdywać. Tym bardziej, jeżeli dążymy do minimalistycznego stylu lub też tak neutralnie się ubieracie, tak jak ja, no to tym bardziej biały tutaj zawsze gra. Nawet używając kolorów w garderobie, też ta biel fajnie może podkręcić, szczególnie na wiosenno-letni sezon, ale też na jesień, zima lubię białe kozaki dla kontrastu do ciemnej odzieży wierzchniej. Więc przejdziemy przez 5 par, zobaczycie 5 moich stylizacji, propozycji, jak to założyć. I oczywiście jak zawsze dajcie mi znać, która stylizacja Wam przypadła do gustu, dlaczego, który rodzaj buta jest Wam najbliższy pod względem fasonu, jaki nosicie na co dzień i zaczynamy. Ale jeszcze zanim zacznę, to chcę Wam serdecznie podziękować za Wasz pozytywny odzew, pozytywną reakcję na otwarcie mojego sklepu usługowo-sklepowej platformy, może tak powiem, Warię. W końcu mogłam się z Wami tym podzielić. Nie wiem, jak mam opisać tą radość, że coś, nad czym pracowałam tak długo, już w końcu jest dostępne dla Was. To, że reagujecie, kupujecie, to jest dla mnie po prostu wielkie szczęście. I muszę przyznać, że to jest coś, co będzie powiązane z kanałem na YouTubie, bo tam oferuję usługi stylistyczne dla Was, dla kogokolwiek, kto trafi na stronę. Zapraszam do wglądu. Również te lumpeksowe propozycje będą się pojawiały co tydzień, także zachęcam Was w każdy piątek o 18 do odwiedzenia mojej strony wariestudio.com. Dla tych, co są nowi, witam. Tak to właśnie wygląda. Oferuję usługi stylistyczne, oferuję Wam sklep second hand online, w dostępnych cenach, przystępnych, takich, gdzie naprawdę, tak jak słowo warie oznacza każdy, aby każdy mógł sobie pozwolić na modę taką właśnie z fajnym, estetycznym podejściem, takim skandynawskim minimalizmem, który uwielbiam. I chciałabym przekazywać Wam nie tylko te moje porady na YouTubie, ale również namacalne elementy garderoby, które po prostu będą przedłużeniem tego, co Wam przekazuję, odzwierciedleniem tego stylu, który chciałabym Wam tutaj przedstawiać. Więc dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na YouTubie, ale również, że tak ciepło powitałyście tematykę tej mojej platformy, więc cieszę się, że Warię Wam się spodobało. Pewne wskazówki, które dawałyście mi w komentarzach, bardzo to doceniam. I też kwestie takie jak właśnie wymiary w kolekcji, czy filtry, to są takie rzeczy, które już pracujemy nad tym, w tym tygodniu wszystko się naprawi. Filtry już dodałam na stronie, jeśli chodzi o rozmiary i kolory, a jeśli chodzi o wymiary kolekcji, to też teraz w tym tygodniu się zjawią pod każdym produktem, więc tyle, jeśli chodzi o to, dziękuję i zaczynamy filmik o białych butach. Więc na pierwszy rzut może zaczniemy tak bardzo letnio, skoro mamy zimę, może pomyślmy trochę bardziej o wakacjach tutaj. No i tak, klasyczne takie, słuchajcie, bardzo basic, proste sandałki na obcasie. Tu mamy taki klockowy obcas, one są z Reserved. Uważam, że z takiej ekoskóry też ok, wcale nie muszą być skórzane. Mają taki paseczek i łączenie takie w V i zapięcie na napięcie. Wygodne buty założyłabym również do czarnych rajstop. Bardziej mi się kleją mi się również do jeansów, jak i do spódnic dłuższych, jak i do krótszych shortów.
do satynowych sukienek, słuchajcie, czy do takich lekkich z dzianiny. But, który zawsze doda nam czegoś, szczególnie właśnie wiosną i latem. Taka marynarka, jaką mam na sobie, i t-shirt założyłabym po prostu do tego, co mam, to takie satynowe męskie spodnie z Zary, które uwielbiam, i też te buty by grały świetnie. Nie bójmy się też nosić właśnie rajstop z takimi sandałkami, szczególnie na wiosnę. Do takich szerszych spodni też super by wyglądało. Widzicie tutaj obok, jak wystylizowałam? To jest but, który nie musi być tylko na lato. Spróbujmy wiosną trochę poszaleć. Zakładać różne rajstopy z takimi butami. Tak was zachęcam. Ja na pewno będę próbowała czerwone rajstopy na różne sposoby. Bardzo mi się to podoba. I zarówno do białych butów, jak i do czarnych. Ja wiem, że to jest takie troszkę ekstremalne połączenie, ale tutaj do białych może bardziej bym zachęcała do czarnych rajstop. Czarne buty do czerwonych, może w ten sposób. Niemniej jednak chciałabym was zachęcić do ogólnie do białych butów na następny nadchodzący sezon. Jak robimy tonalny look, czyli robimy full beż, full szarość, full biel, to oczywiście białe też wtedy nam fajnie grają. Do ciemnej zieleni, również do kaki odcieni, super. Więc to wcale nie musi być tak, że fason ich jest tutaj z paskiem i wokół kostki. Tym bardziej uważam, że jeśli chodzi o sandałki na obcasie, fajnie jak ten pasek jednak nachodzi nam na piętę zamiast wokół kostki. Bo też wspominałam nieraz, że ten pasek wokół kostki potrafi nam skrócić nogę. Szczególnie uważam przy białych butach jeszcze bardziej. Więc jakby starajmy się wydłużać tą sylwetkę naszą, biorąc pod uwagę, jakie kroje dobieramy. Tyle jeśli chodzi o to. Uważam, że sandałki tego rodzaju buty warto mieć chociaż jedną parę w bieli. Zarówno na takie okazje jak wesela, czy chrzciny, czy komunie też super. Ale również możemy to założyć z t-shirtem i z jeansami na co dzień. Więc fajnie jest brać taki basic outfit, tak? Basic stylizację podstawową do takich butów, bo automatycznie po prostu podkręcamy nasz look czymś takim. Więc to są takie buty, uważam, które szybkim, łatwym sposobem mogą nam stylizację troszkę unieść w inny wymiar. Jeśli chodzi właśnie o bardziej ten sezon cieplejszy, wiadomo, bo na zimę to akurat jest najgorzej stylizacyjnie. No bo nie możemy sobie pozwolić aż na tak wiele fasonów butów, więc tutaj możemy kozakami poszaleć, tak jak mamy teraz. Chlapa na dworzu, ale chlapa nam jest straszna, bo możemy takie oto wielkie kozaczki przyodziać. To, co mi się w nich bardzo podoba, i też pokazywałam wam już je wiele razy, są za udo, chociaż to nie jest jakiś taki numer jeden powód, czemu je kupiłam. Bardziej chodzi o te marszczenia. Mamy marszczenia i mamy ten obcas w stylu marki Amina Muaddi, wkleję wam tutaj. To była moja inspiracja, kiedy szukałam tych butów, kiedy je znalazłam na Vinted. I to jest świetna platforma, słuchajcie. Vinted jest świetny pod względem tego, jak szukamy czegoś konkretnego, czy to z sieciówki, coś, co nam umknęło na wyprzedaży. Czy właśnie jakiegoś rodzaju buta, aby przejrzeć naprawdę wiele stron, typu z 30 stron, i trafić na tą jedną parę, które są najbardziej zbliżone do tego, co sobie wyobraziłyśmy. Więc za to bardzo cenię tą platformę i często zerkam. Więc tym samym znalazłam te za jakieś 40 zł. Słuchajcie, świetne są, oczywiście z ekoskóry, ale nówki sztuki były i dodają naprawdę fajnych walorów w mojej stylizacji. Tak? Nie zawsze patrzę na to, że wszystkie moje buty były skórzane, tip-top firmy. Nie o to chodzi, bo czasami po prostu chodzi o efekt, jaki chcemy uzyskać stylizacyjnie. Więc tak było w przypadku tych butów. One fajnie też opadają na nodze, więc tak nawet potrafią opaść pod kolano, więc jeszcze te marszczenia jeszcze bardziej się robią takie widoczne wtedy. I to jest akurat świetna opcja. Trochę w stylu tych, co tutaj widzicie, marki Loewe, z tym, że tamte są po prostu genialne pod względem, że mają tutaj pasek u góry taki imitujący właśnie zapięcie w jeansach. Również właśnie nosek okrągły, więc te się różnią, ale niemniej jednak uważam, że są świetne. No i tym bardziej teraz, do ciemnych płaszczy, słuchajcie. Do ciemnych płaszczy się nadają się do wszelkich dłuższych sukienek, tak? Wsadzamy wtedy to, że to sięga do uda, wsadzamy to pod tą sukienkę, jakiekolwiek takie bardziej dopasowane talią, szersze dołem na przykład. Bardziej bym tu grała taką szerszą proporcją lub długościami, czy jakaś długa maxi spódnica, załóżmy do tego, tak? Mogą być też shorty, takie trochę bermudy dłuższe, więc tylko wtedy te buty wystają jako taka cała nogawka biała. Do tego ciężki sweter na przykład. Puffer też, ale właśnie pod względem noszenia czegoś dłuższego, spódnicy czy sukienki. Do jeansów może mniej, bardziej jeansowa spódnica tutaj byłaby fajna.
Więc tego rodzaju kozaki zdecydowanie do jakichkolwiek sukienek czy spódnic i bawiąc się czy grubym paferem, czyli grubą taką zimową kurtką, czy dłuższymi wełnianymi płaszczami, wtedy warstwować z swetrami, z bluzą. To byłoby super. Założę właśnie długi wełniany płaszcz, bluza z szarym kapturem na przykład, wystającym tutaj, czy z czarnym, whatever. Może być beżowy płaszcz z czarnym kapturem, ciemny z szarym na przykład, albo nawet biała bluza pod wełniany płaszcz i do tego to. Leginsy też wsadzone do tego, super. I do tego dłuższa bluza, albo właśnie gruby sweter dłuższy. Takie są pomysły na te kozaki. Uważam, że warto mieć takie i one wcale nie są tandetne. Zauważcie obok, jak założyłam, to naprawdę niewiele się różni efektem jak po prostu czarne. A czarne zawsze się znajdą. Czarne są, wiadomo, genialne, najlepsze, ale białe potrafią jednak ten kontrast wzbudzić ciekawość, taką ciekawość w stylizacji, więc bardzo polecam mieć chociaż jedne kozaki w bieli na zimę. Ale tak jak są osoby, które noszą wiosną kozaki czy kowbojki, tak ja robię to mniej, słuchajcie. Na niektórych to wygląda genialnie, jak noszą te takie zamszowe kowbojki wiosną do krótkich spodenek czy spódniczki. To jest bardziej dla mnie takie boho, więc zostawmy temat kozaków w ogóle na jesień, zima. Jeśli chodzi dalej o te takie chłodniejsze miesiące, to mamy tutaj też botki, które chcę Wam pokazać, kiedyś kupione na OLX-ie. Ale to, co w nich lubię najbardziej, to to, że mają kontrastową podeszwę. Już takie nosiłam, że już po prostu wymagają trochę opieki, ale w każdym razie tak to się prezentuje. Uwielbiam właśnie ich taki lekko krzywy obcas. Ni to w czub, ni to w okrągły czubek, tutaj nosek mamy troszkę taki lekko zaokrąglony. Bardzo fajne są i wygodne, i z prawdziwej skóry są genialne, muszę je wypastować i będą po prostu jak nówki. Piękny but, a dałam za nie chyba całe 30 zł, naprawdę czad, więc tu szczególnie ten wybieram model, jak noszę spodnie. Mam też jedne kowbojki, słuchajcie, takie dłuższe do kolana, z czarną podeszwą z Zary, kupione na Vinted, nówki też były, ale nie pokażę Wam teraz, bo uważam, że jedne kozaki jakby dają do zrozumienia, w jaki sposób tutaj to zakładać, a te, słuchajcie, są świetne, tak jak tamte dłuższe były bardziej do spódnic i do sukienek, tak te używam częściej do spodni. Czy to szeroka nogawka, czy węższe, na przykład węższe po całości, szersze dołem, też mam kilka takich leginsów, więc to wygląda ekstra, bo po prostu nam wystaje lekko obcas i też ten czubek. To nie musi być zawsze tak, że widzimy cały botek zakładając je, to nie tak, że tylko do 7/8 długości spodni. Może to zakrywać cały but, tylko czubek być widoczny, więc wiele, wiele opcji z tym butem. Raczej ich unikam zakładając spódnicę, bo to nie jest wystarczająco wysoka cholewka, żeby fajnie nam zrobiło efekt nogi, więc raczej sięgam po spodnie, które nam lekko zakrywają tą cholewkę i wtedy jest super efekt. Dalej mamy, słuchajcie, tutaj takie oto mule z Zary, kupione x sezonów temu, naprawdę już dosyć dawno, ale świetnie mają krój. Zobaczcie, no, takie wycięcie, takie jest jakby owalne. Kupiłam je za czasów jakby chyba 16, czy jakoś tak, 16 rok chyba jeszcze, jak mocno śledziłam tamte kolekcje Phoebe Philo of Celine i też tego rodzaju buty się tam pojawiały, więc bardzo, bardzo je sobie cenię. Uwielbiam je nosić do sukienek z frędzlami, na przykład mam taką swetrową z H&M, też na wzór Celine, więc ten but szczególnie mi się kojarzy z tym domem mody. Są skórzane na takim klockowym obcasiku drewnianym. No i bardzo ponadczasowe, słuchajcie. Nie powiedziałabym, że to jest w jakikolwiek sposób tandetny but. Wręcz odwrotnie, ma w sobie taki designer feeling, więc super. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Bardzo w stylu właśnie The Row czy Prenza's Cooler. Świetna opcja. Rok po roku, sezon za sezonem, ciągle je wyciągam, nigdy mi się nie znudzą, bo po prostu ten rodzaj buta, w ogóle mule jakiekolwiek, czy to płaskie, czy na lekkim obcasie, czy na wyższym, to jest świetny rodzaj buta, słuchajcie, od wiosny po całe lato po prostu możemy w nich śmigać, więc ta biel po prostu też daje nam tą możliwość wszelkich kolorów, wszelkich fasonów, z czym założymy, zawsze będzie grało, więc nie bójmy się sięgać po ten odcień, nie bójmy się tego robić i naprawdę nie patrzmy, że ktoś nam kiedyś powiedział, że to jest tandetne, to nie sięgnę, patrzmy, co możemy ze swoim stylem zrobić, aby przenieść po prostu w troszkę ciekawszy temat, więc tak jak mówię, często właśnie zakładam je do różnych sukienek bardziej dzianinowych. Mam taką granatową, którą też pokazywałam Wam w stylizacjach z wybiegów, jako Celine mówiłam, też tutaj wkleję dla tych, co nie widzieli. Wtedy zdaje się, że te buty też założyłam jako taki hołd tej marce. Do granatowej sukienki
Może do niej, ale już nie pamiętam. W każdym razie mam taką sukienkę, która świetnie do nich pasuje. Taka granatowa z hemu, też na wzór Celine, z wycięciem z tyłu na plecach, wiązaniem na szyi z długim paskiem. Więc to jest ekstra opcja. Myślę, że niejednokrotnie będę do nich wracać. Zresztą widzicie obok, jak tutaj założyłam. Też taki but biały, kojarzący mi się bardziej z sylwetką właśnie sukienki, spódnicy dłuższej. Coś w tym stylu, ale na pewno znowu na wiosnę, lato będę je nosić. I niezależnie od panujących trendów, te białe buty są po prostu w obiegu w mojej szafie. Chowam je na sezon, wyjmuję, chowam, wyjmuję ciągle. I jakby jak już zebrałam taką jakby selekcję, mam też kilka innych poza tymi, co wam dzisiaj pokazuję, więc jakby zebrałam tą kolekcję i nie czuję potrzeby jakby szukania nowych, bo o ile kupimy właśnie takie fasony, co mają coś w sobie ciekawego, to naprawdę będą nam służyć na lata i zawsze jak taką radość wnosić do stylizacji. Dlatego wam bardzo polecam ogólnie sięgać po białe obuwie. I na koniec mamy, słuchajcie, te oto bardzo ciekawe formą, powiedziałabym czułenka, ale nie do końca czułenka, trochę mokasyny jakby. Taki trochę półbuty, może tak nazwijmy, takie półbuty. No bo mamy tutaj jak, tak jakby na gumkę, one są skórzane z mango, słuchajcie. Tutaj takie wsuwane na takim klockowym obcasiku, więc ten klockowy obces, jak widzicie, nam się tutaj znowu pojawia, bo jednak chcemy tej wygody, chcemy tej praktyczności, jednocześnie chcemy czegoś oryginalnego. Jakby to są jakby takie aspekty, na które zwracam uwagę, kiedy szukam białych butów, albo kiedy mi się trafiają, tak? Czy spełniają te funkcje. Mamy tutaj świetną, miękką skórę. Od razu, jak je zobaczyłam w Mango kiedyś w Arkadii w Warszawie, to musiałam je dorwać, słuchajcie. Bardzo mi się podoba właśnie ten czubek. To jest trochę taka tematyka, że przód tego buta nie jest może do końca jakiś kobiecy i krzyczący seks appeal czy atrakcyjność. To są właśnie takie elementy szafy, które dla niektórych mogą być bardzo brzydkie, a dla niektórych naprawdę genialne, niekonwencjonalne. Więc jakby dajcie mi znać, co o tym myślicie. To jest właśnie też, powiedziałabym, hołd do Celine. Taki modernistyczny minimalizm w takiej bardzo ponadczasowej formie, słuchajcie. Bo teraz mi się podobają te buty i za 10 lat też będą mi się podobać. Uwielbiam je, naprawdę są wygodne. I ten czubek, nosek mamy taki ni to w kwadrat, ni to prostokąt, ni to okrągły, coś takiego pomiędzy. Więc zawsze wygląda dosyć intrygująco, zakładając czy to w spodniach, czy w sukience, czy w spódnicy, czy shorty. Tu akurat do tego rodzaju buta, przez to, że jest tak wycięty z przodu, mogę założyć do wszelkich form ubrań. Nie jest tak, żeby mi skracało nogę, więc tutaj mam dowolność i to jest też fajne, że co bym z nimi nie założyła, to gra całkiem nieźle, więc tutaj naprawdę można poszaleć i na wieczór, i na co dzień. Powiedziałabym, że może bardziej na co dzień, po prostu w jakikolwiek sposób, czy to jesienią, czy wiosną, czy jak, no latem nie wiem do końca, czy nie byłoby nam za ciepło w tym bucie troszkę, znaczy jest skórzany od wewnątrz. Ale generalnie powiedziałabym, że to jest coś ciekawszego niż biały mokasyn. Bo te mokasyny to ja jeszcze jakoś tak szukam, które będą idealne formą dla mnie. Generalnie mokasyn jako but loafer to nie jest dla mnie jakby but numer jeden. Tu jest takie połączenie tego, że mamy lekki obcas i jakby styl takiego właśnie loafer rodzaju buta, jak tutaj wklejam na przykład. Także fajne połączenie, troszkę bardziej kobieca forma takich loafersów, więc fajna sprawa. No i tyle, jeśli chodzi o to. Tutaj widziałyście moje stylizacje. Mam nadzieję, że troszkę tymi propozycjami pokazałam wam, w jaki ciekawszy sposób troszkę nosić te białe buty. Wydaje mi się, że na tych, co jeszcze nie mają tego obuwia, zerknijcie, co jest na OLX-ie, zerknijcie, co jest na Vinted, jeżeli nie sprawia wam problemu kupno butów z drugiej ręki. Ja zazwyczaj 3/4 par, jakie mam, są kupione z drugiej ręki, z vintage czy second hand, czy to właśnie vintage, czy z Lumpexów, czy OLX, czy z swego czasu z eBaya, jak w Anglii mieszkałam, ale też niektóre właśnie z sieciówek tylko z wyprzedaży, więc słuchajcie, to jest jakby takie moje motto zakupowe, o którym nieraz mówię. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, to wcale nie muszą być buty naprawdę wyższych marek, żeby sięgnąć po jakieś ciekawe fasony, więc zachęcam was do wglądu online, co tam jesteście w stanie znaleźć i chętnie bym zobaczyła też wasze stylizacje, więc jeżeli wam cokolwiek się uda kupić z mojego sklepu Varie, to użyjcie hashtagu VarieLook, używając na przykład rzeczy z mojego sklepu wraz z białymi butami, to będzie dla mnie bardzo fajna sprawa zerknąć, jak to fajnie stylizujecie, czy jakie macie na to pomysły, więc uważam, że to będzie fajny taki hashtag łączący jakby tą społeczność, co mamy tutaj, używajcie go na Instagramie głównie, to wtedy będę mogła zerknąć
jak też patrzycie na modę i czy cokolwiek czerpiecie z tego też, co mówię, bo to będzie dla mnie fajny wgląd. Więc dziękuję za dzisiejsze oglądanie tego filmiku. Dziękuję, że jesteście ze mną wszelako i na kanale, i na mojej platformie Varie. Bardzo się z tego cieszę. Następny filmik będzie już taki bardziej kreatywny, stylizacyjnie, bo pokażę Wam moje nowe zdobycze, zarówno z Vinted, jak i z wyprzedaży z sieciówek, jak i z lumpeksów, więc tak zebrałam pulę. Plus jeszcze jedna rzecz z domu mody Acne Studios, więc to będzie też hit, jak Wam pokażę. Uwielbiam ten zakup. No i co? Tyle. Tyle. Nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam te nowe stylizacje. Więc wchodzimy znowu w tematykę taką bardziej starych filmików, tak jak kiedyś Wam pokazywałam. Myślę, że to będzie jako następny bardzo ciekawy. Dajcie mi znać, czy będziecie na to czekać. A tymczasem ściskam Was mocno, buziaczki i do następnego modowego. Pa!